Chwalamy Cię, Jezus, dziękujemy Ci, że możesz przychodzić dzisiaj przed Twój tron. I niech łaska Twoja przyjdzie, Panie, niech moc Twoja przyjdzie, Panie. Wywyższamy Cię, postaw Twoją ochronę. Że wszystko się nie przeciela, to chciał nas atakować. I niech moc Twoja będzie dzisiaj potężnie działała. Wywyższamy Cię za to, co będziesz mówił. Otwórz nasze oczy, nasze uszy duchowe, żebyśmy mogli przetka je. Uszy, Panie Duchowe, żebyśmy mogli wysłyszeć to, co chcesz powiedzieć. Zmieniaj nas przez to Słowo. Połóż namaszczenie na tym, co będzie powiedziane. Sam głoś Duchu Święty, aby mogli zrozumieć, co się dzieje wkoło nas, abyśmy mogli być tak, jak pisało w Słowie Bożym, tak jak pisze odnośnie Berejczyków, że ci z Berei byli tacy, wiecie, bardziej. Oni w Biblii patrzyli, oni słuchali od Boga, oni funkcjonowali w darach i oni przez to byli przezorniejsi. Więc daj nam, Panie, być tak podobnie jeszcze więcej jak oni w imieniu Chrystusa Jezusa. Amen. Jak się macie? Dzisiaj chciałem gadać na taki temat ciekawy. Związek socjalistycznych kościołów ekumenicznych. Związek socjalistycznych kościołów ekumenicznych i chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć, czemu taka nazwa i dlaczego tak to nazwałem ten tytuł tego kazania. No, wszystko się okaże, myślę, że w międzyczasie Związek Socjalistycznych Kościołów Ekumenicznych. Nie wiem, czy obserwujecie religijny krajobraz, religijny horyzont, religijne poczynania, kiedy byliśmy, kiedy właściwie nasi rodzice byli, wcześniej jeszcze nasi dziadkowie, pradziadkowie, to oni wszyscy zmagali się z jakimś systemem. Nasi pradziadkowie zmagali się prawdopodobnie z wojnami, może niektórzy nawet z pierwszą wojną, na pewno z drugą. Później przyszedł czas naszych dziadków i oni też coś tam liznęli drugiej wojny prawdopodobnie. Później czas naszych, wiecie, ojców, matek i tak dalej. I oni prawdopodobnie liznęli komunizm, mówię to szczególnie w Polsce. A my żyjemy w czasach, w których to, co się dzieje, znowu, wiecie, diabeł nie śpi. I w naszych czasach również rodzi się reżim, który tym razem nie ma objąć, wiecie, jak był komunizm, to objął jakieś tam obszary, pewne obszary wydzielone, nie całą Europę, jakieś obszary, jakieś kraje. Niektóre kraje nigdy tych rzeczy nie miały i nie przyjmują, ale jakieś obszary. Kiedy była II wojna światowa, również były obszary, nie cały świat był objęty. Ale ten system i reżim, który chcą teraz robić, zwany globalizm, zwany nowy porządek świata. Oni chcą wszyscy, wiecie, zrobić rząd jednoświatowy i oni chcą również ten światek, wiecie, tych religii fałszywych różnych połączyć ze sobą, różnych wcisnąć, wiecie, protestantów to i zrobić po prostu taki reżim na świecie, żeby wiecie, centralnie scentralizować rząd, gdzieś tam jakaś będzie główna siedziba, i tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy, nasze pokolenie, kiedy patrzymy, ma największą walkę. Bo to, co nasi dziadkowie, pradziadkowie, nasi ludzie, nie wiem, czy mieliście tych ludzi zbawionych, czy nie, ale oni jakieś tam mieli walki, przynajmniej fizycznie walczyli, ale my mamy, musimy nie przestawać walczyć o słowo dzisiaj, bo reżim, który powstaje, a ekumenia jest planem, jest częścią reżimu globalizmu. Nie łudźcie się. Ekumenia się nie wzięła znikąd. Ekumenia powstała po to, żeby po prostu wszystkie umożliwić, żeby wszystkie religie się połączyły. Jak ktoś nie wierzy, papież, jeśli chodzisz na ekumenizm i słuchasz tego, papież nie chodzi tylko do protestantyzmu. Papież chodzi do judaizmu, papież chodzi do islamu, papież spotyka się z buddystami, papież się spotyka z islamem, papież się spotyka z różnymi religiami wudu,
różnymi mniejszymi i większymi religiami, jakie są na świecie, Shinto i tak dalej. Jak nie wierzysz, no to musisz się obudzić. Czemu nazwałem to kazanie Związek Socjalistycznych Kościołów Ekumenicznych? Dlatego, że następuje taki shift, jak to po angielsku nazywają, taka dążenie do takiej zmiany, redefinicji historii, i oni wszystkich chcą wciągnąć w reżim, prawda? Czemu socjalistycznych, może to by nazwać również, takich neokomunistycznych i również można by nazwać humanistycznych, Związek Humanistycznych Kościołów Ekumenicznych, Związek Neokomunistycznych Kościołów Ekumenicznych i Związek Socjalistycznych Kościołów Ekumenicznych. Dlaczego tak nazwałem? Dlatego, że zobaczcie, wszystkie ci ludzie, którzy do tej ekumenii przystają, nie tylko są w herezji, nie tylko głoszą to, co oni głoszą, szacunek powiadacza, to jest nic innego jak pranie mózgu, jak sprytne próba ludzi po prostu zwiedzenia do jakichś emocji, do jakiegoś humanizmu, do jakiegoś takiego patrzenia nie na Boga, nie na to, co Słowo Jezus mówi, ale na to, co człowiek powiedział, na to, co religia mówi, i znowu mamy problem, prawda? Czemu Związek Socjalistycznych albo Humanistycznych, albo Nowokomunistycznych, Neokomunistycznych Kościołów Ekumenicznych? Dlatego, że w naszych czasach, i to zobaczycie bardzo szybko, te wszystkie kościoły, które wstąpiły, które zostawiły swoje dziedzictwo, zostawiły dorobek poprzednich wieków, zostawiły dorobek poprzednich wieków, zostawiły to, co Marcin Luther, to, co Calvin, to, co Zwingli, to, co Knox, to, co cała masa i tam różnych innych reformatorów, znanych i mniej znanych. Oni wszyscy, wiecie, pracowali po to, żeby po prostu prawda Słowa Bożego była dostępna, i to utorowało później drogę na Kościół Dziesiątkowy, Kościół Charyzmatyczny. Nie da się tego odseparować i nie da się powiedzieć, że po prostu jedno z drugim nie jest związane. Natomiast to, co obserwuję w naszych czasach, szczególnie to już widać na Zachodzie, bo wiecie, na Zachodzie zawsze, w Polsce zawsze wszystko dochodzi do nas po 30 latach, 40 latach, i to nie jest to, co ja mówię, nie jest po to, żeby nas jakoś nie pokazać w złym świetle koniecznie, ale fakt, powiedzmy sobie prawdę, w naszych kościołach jest taka polityczna poprawność, że już prawdy nie wolno głosić, ale taka jest prawda, po 30-40 latach dopiero coś do nas dociera, w naszych czasach nawet, a jak ktoś nie wierzy, no to sobie nikt nie wierzy, ja to, co mówię, jest prawdą i tyle. I teraz zobaczcie tą kwestię. Kościoły, które porzuciły dorobek reformacji, każdy z kościołów członkowskich w ekumenizmie, który po prostu, ja mówię o tych tak zwanych pseudoprotestantach, mówię o metodystach, mówię o reformowanych, mówię o luteranach, mówię o baptystach i tych innych, tych takich pseudodenominacji, można powiedzieć. Oni wszystkie to swoje tradycje wszystko zaprzedali, poprzepraszali za reformację i teraz formują coś, co ja bym określił Związek Socjalistycznych albo Humanistycznych, albo nowo albo neokomunistycznych kościołów. I to wszystko oczywiście ma uformować później jeden, tak jest w planach, ma powstać ostatecznie, kiedy już, wiecie, to zwiedzenie przyjdzie, oni mają wszystkich ich ciągnąć, i ta religia, która będzie w systemie światowym, będzie się nazywała Jeden Święty Apostolski Katolicki Kościół. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie nie wierzy. Trzeba się modlić i trzeba poczytać trochę. I tam wszystko jest napisane. I po prostu religia, która poszła do ekumenizmu, te wszystkie denominacje i inne, oni stopniowo przechodzą z jeśli jakikolwiek, bo wiecie, ja nie jestem za baptystami, nie jestem za metodystami, nie polecam, żeby nikt czytał to, co baptyści piszą, ze względu na to, że jest to w dużej mierze herezją, ale oni pozostawili te różne swoje tradycje, które mieli,
I dzisiaj coraz więcej ludzi, szczególnie to jest widoczne na Zachodzie, w Europie, w Ameryce, oni wszyscy przeszli na nowy paradygmat globalistyczno-ekumeniczny. I kiedy i to, to, co mnie męczy, i to, co można zobaczyć, jak jest Ameryka, w Ameryce nam się wydaje, że tak wielu chrześcijan i na każdym rogu jest kościół protestancki. W rzeczywistości, jeśli zobaczycie, co się dzieje, to jakikolwiek impreza, w Ameryce jakakolwiek jest impreza związana z rządem, to nigdy nie ma, że jest, wiecie, kościół pentekostalny, kościół charyzmatyczny, jest zawsze ekumenizm i ten ekumenizm zapraszają. I teraz ostatnio, mieli takie spotkanie, to przyszli do spotkania, jeśli nie pamiętam, jak się to nazywa, w Waszyngtonie było spotkanie i oni na tym spotkaniu stwierdzili, że potrzeba taką, wiecie, teraz walczyć. Teraz wyobraźcie sobie, kościoły protestanckie walczą dzisiaj o, żeby muzułmanie, hindusi, katolicy i inni mogli praktykować swoją religię. Do tego doszliśmy. Mamy ustrój, tak zwany związek socjalistyczny, łamany przez neokomunistyczny, łamany przez humanistyczny, kościołów ekumenicznych, które odeszły od paradygmatu biblijnego, a napełniły się chłamem, napełniły się odstępstwem. W wielu z tych kościołach, baptystycznych, metodystycznych, oni byli oszczępcy, oni nie są oszczeni w duchu, oni nie tak, ale oni odeszli od jakichś minimum, które mieli, światopoglądu, to jest biblijny, poszli całkowicie i zatracili się do papieskiej ekumenii. I na tym się nie kończyło. Poszli. Pamiętacie, że ekumenizm jest powiązany z apostat, totalnie kontrolowanym przez rząd po prostu światowy, Światową Radę Kościołów, i ona bierze udział we wszystkich spotkaniach, które mają z islamem, z tymi religiami fałszywymi. Oni idą do ONZ, oni mają reprezentantów w ONZ, oni mają reprezentantów w tych różnych organach Unii Europejskiej, i oni tam z tymi fałszywymi religiami, i oni po prostu, zobaczcie, co się dzieje. Masę ludzi dzisiaj nie wie, co się porobiło z kościołami. Masę ludzi nie wie, nie rozumie, co się dzieje. A ja wam tłumaczę, co się dzieje. Jak ktoś posłucha to kazanie wystarczająco długo, to wierzę, że Bóg przemówi i pokaże, co się dzieje. I to jest to, co się dzieje. I kościoły przeszły od paradygmatu biblijnego, jakikolwiek mały miały ten paradygmat. Mówię o tych odstępcach metodystycznych, baptystycznych szczególnie, i luteranie to już to, co oni nie są luteranami. Oni są po prostu prześmiewcami Lutra po prostu dzisiaj. I oni przeszli, oni teraz się zajmują pomocą humanitarną. Oni się zajmują, bo Matka Ziemia jest zanieczyszczona i trzeba ją ratować. Oni się zajmują, żeby muzułmanie mogli praktykować w Europie. Oni się zajmują, dlatego socjalistycznie, bo teraz jest, wiecie, odgórny nakaz dla wszystkich rządów, dla policji, dla polityków, dla mediów, żeby miliony jeszcze, jak mamy inwazję islamu w Europie, to się na to nie skończy. Oni chcą jeszcze miliony, miliony, miliony ich nasłać. Po co? Żeby wywołać destrukcję w Europie. Żeby to się przelało, ta fala islamu, i żeby po prostu społeczeństwo znowu obróciło się, znowu chcą czasy po prostu wprowadzić destrukcji, czasy, w których ludzie, wiecie, z pistoletami chodzą, bo inaczej się nie da, bo masa, nie wiadomo, jakichś krętaczy chodzi po ulicach i nie wiadomo, co jest to zrobić. I te kościoły wszystkie się do tego przyczyniają. Zobaczycie, tak wiele denominacji na Zachodzie powprowadzało ordynacje, odstępstwa, ordynacje tego, co się człowiek nie nazywa, ordynacje zboczeńców, ordynacje ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, i oni takie kłamstwa głoszą. Oni takie kłamstwa głoszą, dlatego nazwałem się to, co się formuje dzisiaj, dlatego uważajcie, wychodźcie z baptystów, wychodźcie z metodystów, wychodźcie szczególnie z luteran i baptystów, wychodźcie z reformowanych i wychodźcie z fałszywych kościołów, które nie reprezentują Boga. Nie możesz odłożyć